W imię Eucharystii, która jest chlebem żywota, pozdrawiam ten Kościół, miasto i diecezję. Tak przywitał nas Jan Paweł II, kiedy stanął na łódzkiej ziemi. Powtarzam teraz te papieskie słowa, wracając pamięcią do tej niezapomnianej i historycznej daty 13 czerwca 1987 roku, w przededniu 25. rocznicy obecności namiestnika Chrystusa pośrodku Kościoła, który znajduje się w wielkim mieście Łodzi. W tę ważną rocznicę, jaką wspominamy, przypomnijmy też sobie zasadnicze wątki z papieskiego nauczania, jakie zostawił nam w Łodzi. Ojciec Święty mówił nam wtedy, czym jest Eucharystia, że została ustanowiona przez Jezusa, aby być naszym duchowym pokarmem, że pokarmu i napoju potrzebuje ludzka dusza, aby mogła wytrwać w wędrówce do życia wiecznego, że człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego. Podczas niezapomnianej mszy świętej na Lublinku rzesza dzieci pierwszokomunijnych po raz pierwszy przyjęła do swoich serc Pana Jezusa. Przy tej okazji Jan Paweł II przypomniał, że uroczystość pierwszej komunii świętej to wielkie święto chrześcijańskich rodzin, bo rodzina zawsze była i nadal pozostaje tym ludzkim środowiskiem pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, że katolicka rodzina potrzebuje Eucharystii, że kobieta matka i mężczyzna ojciec mają razem czuwać nad duszą dziecka, które Bóg im powierzył, że mają swemu dziecku dać Boga i przykładem osobistego życia prowadzić je do dojrzałego życia chrześcijańskiego, ku pełni człowieczeństwa. Pozdrawiając wszystkich w imię Eucharystii przed 25 laty, Jan Paweł II w łódzkiej fabryce Uniontex przypomniał, że każda Eucharystia jest organicznie związana z pracą. Wiele ważnych słów poświęcił geniuszowi kobiety, niezastąpionej roli kobiety, która jest sercem wspólnoty rodzinnej, która daje życie i pierwsza wychowuje, i której praca w domu, cała działalność matki i wychowawczyni nie może być społecznie deprecjonowana, lecz winna być stale dowartościowywana. Słowa Ojca Świętego o konsekracjach rozdzielenia związku między domem a warsztatem pracy do dziś nie tracą nic ze swej aktualności. Czyż w dobie nieustannych przemian nie mamy do czynienia z sytuacją oddalenia od domu i rodziny, które w ostatecznym rozrachunku przynosi więcej strat niż korzyści dla dobra rodzinnej wspólnoty, a zwłaszcza wychowania dzieci? Czy przez ten czas został rozwiązany dylemat nie człowiek dla pracy, ale praca dla człowieka? Prosił nas Jan Paweł II w 1987 roku, żebyśmy pracując na chleb powszedni nie tracili sprzed oczu tego, co jest ostatecznym przeznaczeniem każdego człowieka, żebyśmy nie zapominali o tym najważniejszym chlebie, który daje nam życie wieczne, żebyśmy nie zapominali o Eucharystii. Chleb jako wyraz i symbol ludzkiej pracy
złożyli na papieskim ołtarzu na Lublinku także przedstawiciele świata nauki i kultury, którzy następnie spotkali się z Janem Pawłem II w łódzkiej katedrze. Usłyszeli wtedy ważne słowa, aby nadal byli sobą, żeby reprezentowali to wszystko, co jest w naszej kulturze autentyczne, humanistyczne, chrześcijańskie. Pozdrawiam dziś wszystkich w imię Eucharystii. To pozdrowienie dla świadków tamtych dni jest ciągle żywe, odbija się wdzięcznym echem, skłania do refleksji i medytacji, przynagla, żeby jak najgłębiej odczytać dany nam wtedy znak, żeby jak najlepiej wykorzystać ofiarowany nam niezwykły dar i żeby jego owoce przekazać następnym pokoleniom. Tegorocznym jubileuszowym obchodom święta Eucharystii przewodniczy ksiądz kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Księże kardynale, witamy Cię bardzo serdecznie i gorąco. Jan Paweł II w 1995 roku mianował księdza kardynała sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary, a w 2003 podniósł do godności kardynalskiej. Od września 2006 roku jest sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, a więc najbliższym współpracownikiem Ojca Świętego Benedykta XVI, pełniąc swój urząd z kompetencją i wielkim oddaniem. Wysoko są cenione zasługi księdza kardynała w budowaniu współpracy pomiędzy Stolicą Apostolską a wieloma państwami świata, w tym jego wkład w rozwój współpracy Stolicy Apostolskiej z Polską. Począwszy od roku 1979, nasz dostojny gość odwiedzał naszą ojczyznę już wielokrotnie, w tym również Łódź, podziwiając, jak sam wyznaje, głęboką wiarę i heroiczną miłość narodu polskiego do swojej ojczyzny. Cieszymy się, że przybył na łódzkie święto Eucharystii, aby razem z nami dziękować dobremu Bogu za wizytę Jana Pawła II i za jej liczne owoce oraz modlić się o kanonizację błogosławionego papieża i o pomoc w realizacji jego duchowego testamentu. Proszę, by wyrazy szacunku i serdecznego powitania zechcieli przyjąć ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz z Wrocławia, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, który w roku ubiegłym przewodniczył naszemu świętu, ksiądz arcybiskup Janusz Bolonek, nuncjusz apostolski w Bułgarii i Macedonii, ksiądz arcybiskup Wacław Depos z Częstochowy, ksiądz arcybiskup Juliusz Pec z Poznania, ksiądz biskup Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Józef Zawitkowski z Łowicza, ksiądz biskup Edward Janiak z Wrocławia, ksiądz biskup Adam Lepa i ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, moi najbliżsi współpracownicy. Adresatem moich powitań niech się poczują księża biskupi, nasi przyjaciele
z Ukrainy, ksiądz biskup Leon Dubrawski z Kamienia Podolskiego, ksiądz biskup Bronisław Bernacki z Odessy, ksiądz biskup Jan Subiło z Charkowa oraz księża biskupi z Białorusi, ksiądz biskup Antoni Dziemianko z Pińska i ksiądz biskup Kazimierz Wielikosielec z Pińska. Naszemu najdostojniejszemu gościowi z Watykanu towarzyszą ksiądz prałat Lech Piechota, sekretarz osobisty księdza kardynała i ksiądz prałat Krzysztof Nykier, pracownik Kongregacji Nauki Wiary. Obydwu księży prałatów serdecznie witam i pozdrawiam. Słowa powitania niech przyjmą wyżsi przełożeni zakonni, księża diecezjalni, zakonni, diakoni, klerycy, siostry zakonne i osoby życia konsekrowanego. Witam i gorąco pozdrawiam przedstawicieli Parlamentu Polskiego i Europejskiego, przedstawicieli władz państwowych, centralnych i wojewódzkich oraz samorządowych wszystkich szczebli z terenu archidiecezji, przedstawicieli wyższych uczelni i szkół, różnych instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń, wojska, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, służb porządkowych i medycznych oraz środków społecznego przekazu, zwłaszcza słuchaczy Radia Niepokalanów. Witam przedstawicieli Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego z Wielkim Mistrzem na czele oraz przedstawicieli Zakonu Rycerzy Kolumba. Witam dzieci pierwszokomunijne sprzed 25 lat. I służbę porządkową z tamtego czasu, która liczyła wówczas około 12 tysięcy mężczyzn. Witam asysty parafialne, chóry, orkiestrę górniczą z Bełchatowa, szkole dziecięce i młodzieżowe. Witam członków zespołu organizacyjnego dzisiejszej uroczystości i dziękuję im za poniesiony trud. Dziękuję firmie Has Szydlewska za piękną, kwiatową dekorację ołtarza. Słowa powitania kieruję do wszystkich tu zgromadzonych, dzieci, młodzieży, dorosłych i wszystkim dziękuję za obecność i wspólnotę modlitwy i wymowne świadectwo wiary. Wspominając tamten dzień wielkiego spożywania chleba żywota, także dziś, po 25 latach, cały Kościół łódzki chce wdzięcznie śpiewać swojemu Panu, karmiąc się Eucharystią, chcę dalej podejmować trud budowania wspólnoty Kościoła, który znajduje się w wielkim mieście Łodź. Niech Jezus Chrystus stanie się naszym pokarmem, by nikomu nie zabrakło sił w wędrówce poprzez tę ziemię do domu Ojca.